Witam moi drodzy bardzo serdecznie. Dzisiaj horoskop tygodniowy, znaki wodne, rak, skorpion, ryby od 4 do 10 kwietnia. Zaczynamy. Bardzo serdecznie zapraszam karty Tarota, karty Lenormand. Dobrze, zobaczymy co tutaj będzie się działo u raka. 4-10 kwietnia. Rak. Pierwsza karta wypadła. Dwójka pucharów. Odrodzenie, rycerz mieczy, wisielec, piątka mieczy, ósemka monet i królowa mieczy. No jest trochę mieczy w tym czytaniu. Moi drodzy, poniedziałek, bardzo dobre porozumienie stron, dogadywanie się. Jest tutaj zadowolenie z życia miłosnego, jest zadowolenie z pracy. We wtorek też, moi drodzy, tu może będziecie w jakimś urzędzie, czy też sądowe sprawy będziecie załatwiać. Bardzo dobry czas, duży projekt na horyzoncie we wtorek. Możecie być otoczeni dużą ilością osób. Jest to jakieś takie miejsce, w którym jest uczęszczane przez wiele osób, jest tutaj, moi drodzy, urząd, sąd, albo też może być nawet lotnisko. Także bardzo ważna sprawa na wtorek do załatwienia. W środę jest ruszenie do przodu, ale trochę nerwowo. Możecie otrzymać jakieś pismo, dokument, coś tutaj będzie się działo w środę, bardzo ważnego również. Też może być dużo zajęć wokół Was, dużo spraw i to może też powodować nerwowe sytuacje. W czwartek jest wisielec. Hangman mówi, moi drodzy, o zawieszeniu, o takim przemyślaniu pewnych spraw. Tu pewne rzeczy na pewno będzie trzeba odłożyć na kolejne dni, a nawet może tygodnie. Także trzeba będzie przełożyć ważne sprawy, trzeba będzie pomyśleć i popatrzeć z dystansem na otaczające sprawy. W piątek konfliktowo może być, ktoś może być czepliwy, agresywny, złośliwy i tak dalej. Ktoś, kto może zazdrości, może być mała kłótnia. W sobotę praca. Tu wychodzi dużo pracy, może też i w domu, obowiązki, ale będziecie podchodzić do tego bardzo solidnie i wszyscy raczej powinni być na swoich miejscach zadowoleni w sobotę. Także rak będzie pracował, ale za solidne wynagrodzenie. Niedziela, kochani, no tutaj jest królowa mieczy, możecie trochę czas spędzić samotnie, ale też czeka Was dosyć ważna rozmowa z kobietą, która może czasem właśnie też być trochę samotna, albo to Wy będziecie się czuć samotnie. Także tutaj ważna rozmowa i dogadywanie się. Moi drodzy, w zdrowiu na pewno nogi, bóle głowy, mogą być uszy, podwójne narządy, takie jak oczy, uszy właśnie, migdały, ale też, moi drodzy, zwracajcie uwagę szczególną na nogi, moi drodzy, w tym tygodniu i bóle głowy. Karty Lenormand mówią, szykuj się do jakiejś podróży, drogi raku. Będzie wiadomość, może SMS, może telefon, ale też pamiętaj, że tutaj mogą być jakieś zagrożenia związane z podróżą. Także w podróży ostrożnie. No cóż, moi drodzy, ja Wam życzę wspaniałego tygodnia i zapraszam Skorpiona. Zobaczymy, co u Skorpiona będzie się działo. Skorpion od 4 do 10 kwietnia. Tak szybko miesiące lecą, że się człowiek nie zdąży przyzwyczaić. Tak biegnie czas. Dobrze. 4-10 kwiecień. Co ja mówię?
4-10 kwiecień, 4-10 kwietnia, skorpion. 4-10. No, moi drodzy, poniedziałek rozpocznie się bardzo dobrze, stabilnie tutaj finansowo, jest jakaś pomoc, dogadanie się. Bardzo dobrze zorganizowany czas. Ktoś może Wam ten czas poświęcić, albo Wy też możecie komuś czy czas poświęcić, czy coś sprezentować. To jest takie obopólne tutaj dawanie i branie równomierne w poniedziałek. We wtorek ósemeczka mieczy mówi o pracy przez internet, przez media. Może być też troszeczkę wycofania, obaw o pewne sprawy w Waszym życiu. Może o pieniądze będą te obawy we wtorek. Nie dajcie się strachom, lękom. W środę macie już nowy plan, drogie skorpiony, na siebie i takie działanie. Wstajecie rano, wiecie co macie robić. Jest tutaj bardzo dobrze. Wiadomości do Was przychodzą ciekawe. Dobry dzień. W czwartek karta mocy. Myślę, że będziecie witalnie tutaj bardzo energetycznie zadowoleni. Możecie też pomagać komuś, albo też sami będziecie tutaj uprawiać jakiś sport. Wszystko będzie robione bardzo dynamicznie. Piątek, karta kochanków mówi o rozmowach, harmonii, podejmowaniu decyzji, będzie miłość wokół Was i zadowolenie. W sobotę jest umiarkowanie, taki balans życiowy, w który wchodzicie. Możecie zająć się swoim hobby i tutaj będzie dobrze się działo. Może się z kimś pogodzicie, zaprzyjaźnicie, zajmiecie się jakimiś właśnie swoimi ulubionymi zajęciami. Będzie na to czas. I niedziela, trójka mieczy, coś wyprowadza skorpiona z równowagi. Może to być jakaś sprawa z przyszłości, bądź też, kochani moi, tutaj może ktoś Was zranić, może być jakaś ostra wymiana zdań. Też jest coś takiego, że Wy jesteście bardzo niecierpliwi tego dnia, czekacie na spełnienie Waszych spraw, Waszych sytuacji życiowych. Tutaj może być niecierpliwość również u niektórych pokazana. Ale też ja bym uważała na wszelkiego rodzaju kłótnie, zranienia. Może się tutaj coś Wam nie spodobać. Drogie skorpiony, w zdrowiu tutaj szyja, kręgosłup szyjny, nerwoból może powrócić, jakieś na przykład w sercu kłucie, ze stresu, z emocji, podwójne narządy, układ moczowy. No ale będzie dobrze, dacie sobie radę, nie będzie tak źle, nie ma takich zagrożeń. Uwaga na straty, karty Lenormand mówią. Uwaga na straty. Ktoś fałszywy jest w Waszym otoczeniu i tutaj to się wyjaśni, bo jest karta końca czegoś. Jest krzyż, moi drodzy, koniec udawania przez kogoś. Koniec może strat też. Także to można czytać parę opcji. Jedna opcja to, że straty, moi drodzy, ale też ktoś może być fałszywy. Z drugiej strony koniec, to jest koniec problemów, moi kochani, koniec strat, koniec fałszywości. Ja bym też tak to zinterpretowała. Moje drogie skorpiony, życzę wspaniałego tygodnia, nie będzie źle. Pamiętajcie o tym, tylko będzie dobrze. No dobrze, teraz do ryb przechodzimy. Ryby. Od czwartego... Upadła mi karta, muszę podnieść. Pierwsza karta, która upadła, to jest cesarz. Od czwartego do dziesiątego. Od czwartego do dziesiątego kwietnia.
No cóż, kochani, rozmowy ciekawe. Może być umowa do podpisania dla ryb w poniedziałek. Bardzo dobry czas. Tutaj się, moi drodzy, zadzieje ważna rozmowa. Dominowanie też z waszej strony może być. Może będziecie narzucać swoje zdanie innym. We wtorek jest zamieszanie. Tutaj też ktoś może oszukiwać, mamić was. Uważajcie na zamieszanie, dużo obowiązków. Dlaczego mówię o tym oszukiwaniu? Ponieważ tutaj ktoś fałszywy może być we wtorek czy w środę, bo w środę mamy księżyc. Księżyc to jest też powrót do dawnych spraw, ale fałszywe sytuacje, szczególnie przy siódemce pucharów. Ale moi drodzy, może się rozwiązać jakaś zagadka w środę u was. Kochani, w czwartek 8 mieczy. Lekkie zablokowanie, też szukanie czegoś, podglądanie. Może też ktoś będzie was tutaj, moi drodzy, troszeczkę podpatrywał, może w mediach społecznościowych. Też takie obawy na przyszłość z waszej strony. Piątek, energia przechodzi z mieczy w puchary. No, tutaj jest oczekiwanie, ale też niedostrzeganie pewnych spraw, które są koło was. Nie widzicie tego może, że wokół was są możliwości, są pieniądze, tego nie widzicie, a widzicie tylko obawy i lęki. Tak może być. I sobota, kochani, dobre finanse, rodzina, sprawy, załatwianie z rodziną, spotkania, rozmowy. I też tutaj finanse poprawiają się, są lepsze. W niedzielę trójka buław. No cóż, podróż może być gdzieś dalsza, może do rodziny. Może też będziecie coś chcieli kupować, sprzedawać, też jest taka szansa. W zdrowiu bym powiedziała, uważajcie na różnego rodzaju bakteryjne, wirusowe choroby, które mogą powrócić. Oto się tutaj rozchodzi, że trzeba zwrócić uwagę właśnie na te choróbska. Moi drodzy, drobne przeziębienia tutaj wychodzą, właśnie sprawy hormonalne, może bóle głowy. Problemy w Lenormand, chmury mówią o drobnych problemach. Tu młoda osoba, może wasze dziecko bądź dzieci będą wymagały tutaj troski, uwagi. No ale jest równowaga, są łabędzie. Myślę, że miłość wasza załagodzi te problemy i wszystko będzie dobrze. Także trzymajcie się ciepło, drogie ryby. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, kochani.